Mnóstwo ludzi w mediach społecznościowych sugeruje, że dysponujemy na wyciągnięcie ręki niemalże cudowną substancją, która potrafi zatrzymać zawał serca, potrafi zapobiegać zawałowi nawet, potrafi poprawić funkcję niewydolnego serca i generalnie można powiedzieć, że jest to remedium na większość współczesnych problemów kardiologii. Niestety, prawdopodobnie znowu ze względu na jakiś niejasny spisek, ta substancja o cudownym kardiologicznym działaniu nie jest dostępna w naszym kraju w obrocie farmaceutycznym, natomiast w cudzysłowie prawdopodobnie dużo mądrzejsi Niemcy utrzymują tę substancję stale w aptekach, pomagając obywatelom swojego kraju. O jakiej substancji dzisiaj będę mówił w Klubie Zdrowia? Będę mówił o strofantynie. Będą jej zalety, co zbadano, jak się nią manipuluje i czy to może być dla Ciebie groźne. Zapraszam wszystkich klubowiczów. Zatem do rzeczy. Zaczniemy sobie od analizy typowego przekazu ze strony de facto marketującej, sprzedającej suplementy zawierające strofantynę. Posłużyłem się stroną strofantyna.pl. Strona ta przedstawia, czym jest strofantyna. Sugeruje zapobieganie chorobom i zawałom serca. Nadmienia, że współczesna medycyna potraktowała tę substancję po macoszemu oraz, że te wszystkie korzyści ze stosowania strofantyny możemy uzyskać przy bardzo małym ryzyku skutków ubocznych. Czy tak jest w rzeczywistości? Za chwilę się dowiemy. Czytając dalej, dowiadujemy się, że lekarze, którzy przez lata prowadzili obserwacje, dokumentowali poprawę samopoczucia pacjentów, natomiast nie byli oni w stanie de facto obiektywnie udowodnić w sposób naukowy tego właśnie pozytywnego działania strofantyny. Dlatego prawdopodobnie w domyśle niesłusznie ich odkrycia i wnioski po prostu zignorowano. Z tego względu od lat 60. XX wieku strofantyna była coraz rzadziej stosowana, a de facto była wypierana przez po prostu nowsze leki. Dowiadujemy się, że paradoksalnie strofantyna okazała się zbyt dobrym i zbyt tanim lekiem, aby utrzymać się na rynku, aby za chwilę dowiedzieć się, że inwestycja w strofantynie okazała się nierentowna. Przyznam, że przekaz bardzo nielogiczny, ponieważ jeżeli mamy tanią molekułę, pacjenci ewidentnie czują się lepiej. To nie jest to taki olbrzymi problem finansowy, żeby to udokumentować. Ale dojdziemy do tych dowodów za chwilę. Dalej na stronie strofantyna.pl wymieniane są jej działania. No niestety mamy tutaj błąd. Jest mowa o pozytywnym działaniu izotropowym. Powinno być inotropowym, a nie izotropowym, czyli działaniu wzmacniającym siłę skurczu mięśnia sercowego. Rzeczywiście strofantyna tak działa. To prawda, że glikozydy nasercowe, w tym właśnie strofantyna, mają wpływ na napięcie mięśnia nerwu błędnego, przez co mogą rzeczywiście na przykład spowodować zwolnienie rytmu serca, co może być w niektórych przypadkach zaletą, podczas gdy u innych pacjentów może być wadą tych leków. Ale już poniżej mamy napisane, że strofantyna rozszerza naczynia wieńcowe, przy czym nie ma żadnych danych, które dokumentują ten efekt. Wręcz wykazano, że ten efekt oczywiście nie występuje. Kolejne postulowane korzyści, czyli obniżanie ciśnienia krwi, również w żaden sposób nie zostało udokumentowane w badaniach naukowych. Wreszcie mamy podsumowanie działań strofantyny. Kolorem zielonym zaznaczyłem rzeczywistą korzyść, choć może niefortunnie sformułowaną. Wzmacnianie bicia serca powinno być napisane zwiększanie siły skurczu mięśnia sercowego. Natomiast kolorem czerwonym zaznaczyłem pseudo korzyści ze strofantyny, które w żaden sposób nie zostały kiedykolwiek obiektywnie udokumentowane. Może kilka słów komentarza odnośnie w cudzysłowie normalizowania rytmu serca. Strofantyna, jak i inne glikozydy nasercowe, będzie zwalniała przewodzenie między przedsionkami i komorami. Więc dla niektórych jest to efekt pożądany. Na przykład, jeżeli mamy pacjentów z migotaniem przedsionków, które jest zbyt szybkie, możemy posłużyć się glikozydem, ale akurat nie strofantyną, aby nie umiarowić migotanie przedsionków, ale aby spowodować, że będzie ono wolniejsze, przez co
u pacjenta będzie lepiej tolerowane. Tak więc sami widzicie, że nie jest to normalizowanie rytmu serca, bo jest to wciąż rytm nieprawidłowy, natomiast dla pacjenta ten rytm będzie lepiej tolerowany. Wreszcie dowiadujemy się, jak dawkować strofantynę. Preparat, który jest sprzedawany jako suplement, zawiera na stronie strofantyna.pl informację, że właściwą dawkę powinien znaleźć lekarz, że są liczne przeciwwskazania do przyjmowania strofantyny, że jej przyjmowanie na własną rękę może być niebezpieczne dla zdrowia. To ciekawe, bo na samym początku informacji o strofantynie pisano, że jest to lek bardzo bezpieczny i poprawiający zdrowie Twojego serca. A więc nalewkę strofantu dawkujemy w kroplach, czyli podkreślam, że jest to dawkowanie po prostu drogą doustną, do czego będziemy wracać. Oraz, że mamy w sumie coś śmiesznego, że należy znaleźć minimalną dawkę skuteczną, indywidualną dla danego pacjenta. Nie wiem, w jaki sposób mieliby nasi pacjenci znaleźć tę tajemniczą, minimalną, indywidualną dawkę. Ale tego nie dowiemy się na stronie strofantyna.pl. Aby dokończyć grillowanie portalu, pod tym tekstem, który komentowałem, mamy odnośniki do tak zwanych źródeł. Część z tych odnośników w ogóle się nie otwiera. Natomiast część prowadzi do dokumentów, które wyglądają na robocze wersje plików edytowanych w programie Word. Widać tam korekty. No w każdym razie nie wyglądają na publikację naukową dostępną do dyskusji i recenzji dla innych badaczy na świecie. Oczywiście te artykuły nie są wymieniane w bazach prac naukowych. Ja domyślam się, że na popularyzację na rynku suplementów strofantyny mają wpływ pewne pseudonaukowe książki. Na jej temat jedna popularna książka została wydana Eberharda Wormera. Znalazłem również pozycję zatytułowaną Strofantyna, wydaną w języku polskim. Tutaj tytuł na okładce w ogóle już mrozi krew w moich żyłach, bo mamy napisane, że lek ten może przerywać zawał serca w kilka minut. No to już jest dla mnie najlepsza recenzja na okładce, aby broń Boże do tej książki nie zaglądać i nie tracić na nią w ogóle czasu. No dobrze, to tyle mojego grillowania typowej strony sprzedażowej, prawdopodobnie jednej z wielu reklamujących doustne, podkreślam, preparaty strofantyny. W części drugiej przejdziemy do wytłumaczenia wszystkich nieporozumień, wszystkich kłamstw i manipulacji związanych z rzeczywiście naturalną substancją, rzeczywiście posiadającą pewne nieulegające dyskusji działania nasercowe. Myślę, że po wysłuchaniu części drugiej nikt logicznie myślący nie będzie miał żadnych wątpliwości, dlaczego obecnie lekarze nie stosują strofantyny w codziennej praktyce klinicznej. Zapraszam wszystkich klubowiczów mojego klubu zdrowia zatem na kontynuację tego tematu.